Czołem uśmiechniętej Polsce, witam was w kolejnym odcinku z Hardline 4 na lokacji Nowym Vexillum jako Unia Europejska. W tym odcinku mamy zaatakować NATO, dlatego w sumie tak naprawdę musimy Wielką Brytanię pokonać, ale to taki szczegół. Nie mogą sobie poradzić nasi sojusznicy dosłownie z Bangladeszem. Tak, Bangladesz jest dla nich zbyt potężny. Prawie wszyscy tutaj dołączyli, więc w głównej mierze nie wiem, dlaczego nie chcą. Oraz chciałem się zainteresować... Nie, to są okupacja. Bo nie wiem... Oni mają claim, ale nie wiem naprawdę, jak to działa. Więc będziemy za chwilę rozpoczynać tą wojnę. W sumie mamy już wszystkie rozkazy przygotowane. Czy coś jeszcze musimy... Ci mają najgorszą sytuację, ale wspomożemy ich później. Więc może na razie was nie będziemy wysyłać. O, zapomniałem sobie jeszcze przed nagraniem tutaj powyłączać te wszystkie, żeby później nie wkurzało. Dobra, w takim razie chyba możemy już zaczynać. I mamy 7 dni, ale wiadomo, że my nie lubimy tak, więc... Więc weźmiemy sobie oczywiście Istad Wargol. Dlatego, że... Naprawdę czekanie... Ileś tam dni, może, no tutaj 35, więc to nie było aż tak źle, ale ostatnio mieliśmy 200 dni, więc to nie było najlepsze. Ilość oraz zaczynamy inwazję. Okej, okay. Widzę, że już powoli dołączają. Pytanie jest takie, czy... O właśnie. Bo musimy przejąć te wyspy. Cała nasza armia już się przenosi. Tutaj... Jest dużo takich przejść, gdzie raczej nam się nie uda szybko tego przejąć. Oraz może rozpocznijmy już desant. To byłoby najlepiej. To jest coś takiego śmiesznego, że my mieliśmy ten cały, jak to się nazywa, możliwość przejścia przez ich terytorium. Ja wcześniej włączyłem desant, oni się zdesantowali normalnie i nic się nie stało. To było trochę śmieszne. Okej. Okay. Wszystkie te dywizje. Widzę, że w portach w ogóle kompletnie nic nie mieli. Znaczy się na wybrzeżach bardziej. No ale jak się już jest na wyspie, to się wiadomo, że ma się wyspę, więc nie jest tak źle. Tutaj kontroluję tą część, dlatego że my straciliśmy. Oraz... jak to wygląda u was? Nawet nie wszyscy atakują, tylko część. Okej, ale tylko nie patrzyłem się przez chwilę, już nasi tutaj przejmują całą wyspę. No, nasi Marines to akurat są jednymi z najlepszych dywizji naszej armii. Opłacało się ich stworzyć w miarę, jak jeszcze nie mieliśmy jakichś takich większych planów. Jak to wygląda u nich? Sowa tak jest dobry, ale organizacja dosyć duża, no to... to jest znakomicie. Bo jak weźmiemy to, to mamy ten sam, ale trochę niższą organizację. Okej. Okay. I oczywiście mają bonus do desantowania się, więc... Idealni są do desantowania. Widzę, że nie przewidzieliśmy, że część osób nie będzie miała zasobów. Więc... tak, jest problem. Dobra, przyjęliśmy już to? Tak, to nie jest wyspa i dlatego nie mogłem tam zaznaczyć tego. Okej, okay, wyślijmy w takim razie główny front. Tutaj chyba już są wszyscy podpięci, którzy nie mają rozkazu. Tak. Więc poczekajmy. Mogą się przebić przez ten front, ale my dosłownie za chwilę podbijemy Wielką Brytanię, więc będzie koniec wojny. To było dosyć szybkie. Okej, okay, w takim razie czas podzielić świat. Więc najpierw flota. Dobra, ile jest to? O masie los, tak szybka to była wojna, że aż nie mamy punktów. No, okay. Nie. Tutaj pas. No. Wystarczyło podbić jednego i już wszystko padło. O, Bangladesz był z nimi, okej. Okay. Dobra, więc tak, część mamy krajów tutaj, będzie trzeba jakoś tutaj przesłać to, dlatego że tutaj są nasi wrogowie, więc trzeba będzie wysłać dywizję, okej. Okay.
Wiem, że Wielka Brytania też ma tereny zamorskie. Więc trzeba będzie też podesłać. Ok, chcemy Islandię. Ok, no zostało jeszcze tutaj trochę terytoriów. Na pewno Gibraltar weźmiemy. Malta jest nasza. Tak, no to w takim razie trzeba rozdać. Części państw nie dodaliśmy do wojny, to był trochę problem, ale nie, dobra, oni byli w innej wojnie, więc jest ok, więc tak, oddajmy Hongkong. Królestwo Węgier my weźmiemy. Skandynawię my. Wow, ale w NATO było dużo jakichś takich dosłownie niepotrzebnych państw. Ok. Wysyłamy i teraz mamy jakieś, no, te niepotrzebne państwa. Dobra, Pakistan. Tutaj by się przydało, żeby to bardziej było, żeby można było sobie jakoś inaczej. Bo tak to trudno, trudno się szuka państw. Okej, islamiści, więc wy dostaniecie Afganistan. Jesteście oboje tacy sami. Czekajcie, czy tutaj... No właśnie, Pakistan, czy... O, Pakistan ma kory nawet. Dobra, więc Pakistanowi oddamy to. Bangladesz na pewno też. Też tutaj macie kory? Tak, czyli dobrze im oddałem, że mają tutaj kory. Okej. My możemy zacząć papetować te państwa wszystkie. Na razie tylko przechodzę te wszystkie, które wiem, że na pewno są. Lesoto, tak. Na pewno są one nie w naszym terytorium albo kogoś. Okej. W sumie się zastanawiam, bo z drugiej strony to oni tam już przez dłuższy czas walczyli, więc możliwe, że teraz to trochę będziemy mieć słabszą sytuację. Okej, Pakistan znowu. Pakistan. Gdzieś tak właśnie się tutaj pojawia. Zweźcie to. No i nam zostało tylko te rzeczy. No my już nie możemy tego spapetować. No. Będziemy musieli przejąć tutaj. Argentyna jest, ale ona chyba nie jest w naszej wojnie. Jeśli możemy sobie przejrzeć po kolei, czy czegoś nie ma. Nie ma, dobra. W takim razie resztę zabierzemy i bum. I tak zjednoczyła się Unia, bo ma się los, dlaczego tam są Francuzi. No, przejmijcie ten port. Szybko. Francuzi jakoś tutaj weszli. Nie wiem jak. O, przynajmniej tutaj będziemy. Więc pytanie jest, czy mamy... Tak, mamy jeszcze terytoria, na przykład Słowacja. Dobra, więc niech tutaj cokolwiek nam zostało wrogów, żeby się zajęli tym. Tutaj mamy wyspy owcze tylko. Okej. Dobra, wygląda na to, że tylko część zostało. Więc tak, trzeba podesłać tutaj dywizję. Czy to są dywizje naszych sojuszników, którzy... Tak, okej.
Na szczęście oni nie stracili dywizji, więc jest znakomicie. Raczej się nam nie uda tutaj na czas przypłynąć. Ale nasza flota może przypłynąć. To jest taki właśnie dualizm sytuacji. Okej. To nie jest... Ta zakładka tak się trochę zacząłem dziwić, co to jest. Okej, więc czas, żebyśmy tutaj zajęli się Ameryką. Na pewno Ameryka bardzo chętnie też nas by chciała zaatakować, więc musimy szybko ogarnąć. Chociaż tamte terytoria nie musimy się aż tak bardzo martwić, dlatego że że mieliśmy tutaj ochronę. Okej, i ostatni już. I teraz zajmijcie się tym. A, zapomniałem im dać rozkaz. Okej. Widzę, że są pewne problemy, ale wydaje mi się, że uda wam się je jakoś ominąć. W ogóle nie tracimy statków. To chyba oznacza, że jesteśmy na takiej sytuacji, kiedy nasze floty po prostu... Znaczy się floty przeciwnika zbytnio nic nie mogą robić. Chociaż tak sobie mogłem też wmawiać, więc trzeba będzie uważać. Dobra, tutaj trochę lotniskowców, to zawsze fajnie mieć. Okej. Już tutaj powoli ogarniam, dobra, ci to tylko mieli łodzie podwodne i już mogą płynąć. No i niby straciliśmy coś, jedną łódź podwodną. Skandynawia nam zatopiła, ale my w sumie tutaj mamy dużo jakichś też zwycięstw. Chociaż zwykle to były konwoje. O, tutaj. Trochę już więcej. Wydaje mi się, że po prostu jak wypłynęliśmy, to nasza flota już nikt nie mógł ją powstrzymać. A my... Musimy wreszcie wysłać tych Marines, więc wydaje mi się, że desant na Stany Zjednoczone byłby bardzo dobrym pomysłem. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że to byśmy sobie... Okej. Dominikana skapitulowała. To chyba nie była Dominikana, tylko coś innego. Okej. O. Kopanie, zawsze uwielbiamy kopać. O, jakby co, wydałem trochę siły politycznej na medale, tak. Tak naprawdę dałem dwóm dywizjom, ponieważ jedna dywizja miała 15 wolnych miejsc. Więc tak, trochę sporo. Okej, wydaje mi się, że... Armię możemy wysłać tą. My po prostu zrobimy wielki plan inwestycyjny w kolej. Taki dosyć duży plan. Nie jestem pewien, czy się nam uda tam dojść na miejsce na czas, ale zawsze można marzyć. Dobra, więc niech nasi wrogowie się tam tym zajmują. My widać, że się zajmujemy tymi konwojami, więc jest ok. 70 dni, no to jest spoko liczba. Wydaje mi się, że też możemy zacząć wysyłać nasze armie pozostałe do portów. Tutaj raczej się nam nie uda być na miejscu o czasie.
Bermudy. Okej, więc możemy tak popłynąć. Jak to wygląda? O, mamy zielone. Dobra. Tutaj część statku widzę, że tracimy, ale to takie lekkie straty. Nigdy nie wiem. O! Można to przerzucić, ale jak klikam, to się nic nie dzieje, więc to nie działa. Okej, nie chcemy od was. Od was może sprzęt mi się przydał. To tutaj mamy statki. O, i kolejny rok badań się zbliża. Tutaj ze statków to już wszystko zrobiliśmy. A jak tam sprzętowo, tutaj też idziemy. O, i tutaj mamy. Dobra, to też by się przydało zrobić. Dobra, widać, że przejmują to. Ale my budujemy kolej. Więc jeżeli tutaj tak wybudujemy, to powinniśmy mieć w miarę dobre połączenie teraz. O, budowa kolei nie liczy się jako zwiększanie sobie tego. Okej. W sumie dobrze, dlatego że można byłoby mnóstwo tej kolei budować. Ja raz tak robiłem, że kolej w całym państwie zacząłem budować. Bo naprawdę te konwoje wroga, to ona ciągle tutaj przypływała, a my nic nie robiliśmy. Okej, przynajmniej teraz się tym zajmujemy. Co tutaj? Trochę statków francuskich, tutaj flotę brazylijską całą. No, wygląda na to, że nasza flota w miarę okej się sprawuje. I co bym pomyślał, że w tym odcinku też będziemy atakować Stany Zjednoczone. Ja się nie spodziewałem. Okej, jak to wygląda? Ci już są. To jest najlepsze, że oni mają maksymalny poziom tego zaopatrzenia, ale oni nadal nie mają pełnego zaopatrzenia. Naprawdę ta dywizja ma. Ale ci, tym brakuje co? Lekkich zmechanizowanych. Od Japończyków dosłownie ukradliśmy, żeby mieć. To nawet nie jest to, to jest coś na dole zapewne. Nie? What? Gdzie to? To jest? To chyba to jest jednak. Po prostu mamy tam starsze wersje. Nawet karabiny już się powoli nam ulepszają, takie, że już mamy super git karabiny, najlepsze na świecie. Ile mamy to? 2,35 to jest... Nie jest aż tak źle. Okej, jak to wygląda? Nasza armia tam dotarła. I umieramy z głodu. To było do przewidzenia. Więc czas dobudować tutaj kolejny punkt zaopatrzenia. Okej. No i się powoli buduje. Tak, z podkreśleniem na powoli. Tak naprawdę tam nie chcemy zbytnio nawet wojny prowadzić, po prostu chcemy to utrzymać. Bo to, z tego co pamiętam, tam Brazylia jest głównym naszym przeciwnikiem. Więc tak, trochę to zajmie. Nadal nie jesteśmy na ostatnim badaniu. Nie wiem, content jest do 32 roku, więc może dlatego. Okej, lepsza budowa. Okej, już mamy, więc zamieńmy sobie na to, żeby się tutaj... Nie. Wy macie convoy. Wy macie to. Dlatego się dziwię, że tyle flot przypłynęło. Okej, poczekajmy na tą flotę. No, jeżeli 6 lotniskowców, 5 krążowników rakietowych, 32 niszczycieli i 157 fregat się pojawi pod Miami, to będzie na pewno źle. Okej. Dobra, już powinni transportować to i gdzieś popłynęli sobie w dal. Okej, ale Miami chyba nie powinno być aż tak bardzo bronione.
Gdzie wy się dystantujecie? Okej. Okay. O nie, mają zepsu... O, a ci to w ogóle ciągle się pojawia. Okej. Okay. Dobra, dawajcie moje dywizje. Okej, okay, gdzie jest reszta tych dywizji? Okej. Okay. Wydaje mi się, że reszta tych dywizji właśnie przyjechała. I... Tak, możemy chyba zrobić już mega duży front. I chunky front. Tak, descent na Miami zawsze jest fajny. O nie, chyba ktoś się nam... Chyba ktoś tam bombardował. Nasz region. Okej. Okay. A która to? To jest ta armia. A wy jesteście tą armią, okej. Okay. Dobra, i to były dwie armie, które przygotowałem do tego desantu, więc... Więc więcej już ich nie ma. O, ma się was. Tak to szybko idzie, że aż front nam się rozwala. Ej, no... Amerykanie, wy powinniście bronić swojego kontynentu. Co trochę słabo wygląda. Nie powiem, trochę szybko nam idzie, zbyt szybko. Ja wiem, że AI potrafi bombardować swój terytorium, ale... Ale co... To nie chcę, żeby to była jakaś taka przepowiednia. Masz los, nawet nasze dywizje wsparcia, które miały prowadzić front, nie dotarły, ponieważ już jesteśmy pod Karoliną Północną. Okej. Okay. W tym modzie jest jeden plus. Nasze dywizje są szybkie. Za szybkie. Ale z drugiej strony, gdzie są... Gdzie jest cała armia amerykańska? Wiecie, ile Amerykanów z mysami? 500 tysięcy. A Amerykanie... nikogo w nas... To jest ci pozostali 30 tysięcy. To Amerykanie. Może niedługo będzie lepiej. Dobra, Kongo padło. O! Widzę, że dzięki naszym inwestycjom nasi sojusznicy w miarę porządnie tutaj zajęli się tym. No... Tylko jakbyśmy Brazylią się zajęli, a Brazylia to też trochę nam zajmie. Ok, więc najpierw może Stany Zjednoczone, albo wiecie co? Zróbmy już ten desant na Brazylię. Bo z tych wysp możemy zrobić. Desancik zrobimy taki. I oni powinni sobie poradzić. No ci to sobie na pewno poradzą. Możemy jeszcze tych dosłać. Jak to wygląda w Europie? A, wygląda to tak, że w sumie nasze dywizje umierają dlatego, że nie mamy zaopatrzenia. O, jest. To może być powód, dlaczego tutaj nic się nie dzieje. Tutaj nawet tych punktów zaopatrzenia zrobiliśmy. Jak to wygląda atak na Kongo? No taki powolny trochę. W sumie to atakujemy dlatego, że mi się chciała, nie dlatego, że to jest jakieś mega ważne terytorium. Okej, okay, ktoś komuś brakuje dywizji? Nie, dobra, czyli nowa armia. Możemy dodać do tych. Możecie przepłynąć przez cały ocean i żeby zaatakować Stany Zjednoczone. Okej. Okay. Jak tam Stany Zjednoczone? One bardzo dużo straciła. Tutaj jest dużo punktów zwycięstwa, więc się trochę dziwię, że nasze dywizje aż tak bardzo nie poszły w tym kierunku. Okej, okay, czołgi. A tutaj jeszcze trochę minie. Okej, okay, Waszyngton padł.
Co to jest? A, okej. Okay. Jest jeden z tych mniej ważnych eventów. W sumie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że my jesteśmy tak szybcy, że po prostu oni nie nadążają zbytnio z tym, żeby jakoś bronić swoje terytorium, więc się nie dziwię, że tak jest źle. Aż niedługo musimy jakoś tak szybciej pójść po tych, ponieważ zostało nam naprawdę kilka punktów zwycięstwa i koniec Ameryki. Kongo pada. O! Jej, koniec Ameryki! I wreszcie będziemy mogli przejąć większość tych państw, ponieważ tak naprawdę frakcja francuska tam jest. O, maści los. Ja już nawet nie pamiętałem, że oni zaczęli dołączać do tych wszystkich frakcji po całym świecie. Maści los, mamy dwie serie. Okej. Okay. Flotę weźmy. Flota amerykańska. Czyli jednak coś mieli. Okej, okay, dalej. Co tutaj możemy? Możemy spapetować. Czy musimy papetować? Damy to Islamowi. Islamowi. Iranowi. W sumie to byłoby takie dosyć odpowiednie? Nie wiem, jak to powiedzieć. To nawet nie jest jakoś odpowiednie. To jest po prostu takie, że oni mają to terytorium, a my w sumie nie chcemy go. Okej. Okay. Bierzcie. Czy oni też Amerykanie nie mają tutaj właśnie tego? Dobra. Libia. No to my możemy spapetować Libię. Tak, Libia w pewnym momencie przyszła. Okej, więc tak. Możemy konfederatów. Dobra. Czas porozdzielać Amerykę. Ryuku. Wiecie co, może to oddamy tamtym? Puerto Rico. Tak, Puerto Rico na pewno. Ale pytanie jest, ile wy macie? Macie tyle. Okej, okay, no chyba tak możemy. Więc tak, konfederacja została wyzwolona. Co tam jeszcze tutaj, Ryuku? To chcieliśmy... to oddać wam. I tak, czy wy macie claimy na to? Możemy przejść przez wszystko. Kuba. Ale my Kuby nie mamy w tej wojnie. O, tutaj Add to Island. Okej. Okay. Zapewne jakaś z tych tutaj wysep. No i chyba resztę to już my spapetujemy. Okej, okay, wszystko. Boom. Koniec. Okej. Okay. Więc Europa jest bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. A tutaj mamy po pierwsze polską Amerykę z Barackiem Obamą jako rządzącym. Mamy tutaj konfederatów, mamy Teksas, Kalifornię i Nową Anglię. I tak wygląda perfekcyjny świat. Okej, więc czas na perfekcyjny świat, żeby podbić dosłownie Brazylię. Jak podbijemy Brazylię, to tak naprawdę to będzie ostatni major. Ona powoli pada gdzieś, nie wiem dokładnie, ale nasze dywizje sobie w miarę dobrze radzą w Kongo. Który to był mod? To był chyba Kaiser Redux? Kaiser Redux ma strasznie dużo dywizji właśnie tych dywizji prowincji w Kongu. Ponieważ tam wojny mają. Tylko że ta wojna przez to, że jest ogromna ilość dywizji, to nigdzie nigdy nie idzie
tak według planów jakiś. To jest, żeby po prostu gracz miał lepsze sytuowanie. Okej. Okay. Coraz lepsze. W ogóle jakie mamy statystyki takie? Mamy planning speed prawie 200%. No. Land Knight Attack mam minus 25%, więc... W miarę okej. Więc tak. Przenieśliśmy tutaj flotę, to już widać, że jest zmiana. Jest tylko kilka państw, które mogą pomóc im. Ale nie, dlaczego faszyści teraz? Ja rozumiem, że przejęliśmy władzę nad Unią Europejską, ale to nie jest tak, żeby teraz nazwać czwartą rzeczą to. Okej, okay, czy coś tutaj jeszcze? Tutaj powoli kończymy już te badania. Wydaje mi się, że nasi Marines powinni być dobrzy w lasach. Dzięki temu, że mamy takie dosyć... Są te jednostki specjalne. Tutaj... Co to jest? Francuzi. Francuskie wojsko pozostało. I dosłownie nigeryjskie dywizje się tym zajmują. Okej, okay, ostatni dzień. Płynie już. Dobra. Ale tutaj nie będę wysłać, bo w sumie... Tam zapewne są okropne zaopatrzenie. Więc... Więc może lepiej tam nie wchodzić. Tutaj widzę, że powoli już nasza armia się tym zajmuje. Zgaduję, że mają jeszcze dużo dywizji, ale jeżeli będziemy mieć odpowiednią organizację w lasach, to powinniśmy sobie poradzić. Okej, okay, wy jesteście tutaj już na dobrym tropie. Okej, okay, nawlaliśmy się. Czyli miałem rację, że będziemy mieć dobrą organizację w miarę w lesie. Jeszcze pomyśleć, że jakbym ulepszył tą dywizję jakąś do... Że supply consumption w ogóle miałoby minus 100. To dopiero wtedy by było. Ponieważ tak, można dać, żeby było minus 100 wykorzystania tych zapasów. To wiadomo, że wtedy taka dywizja może wszędzie jeździć. Okej, okay, Unia Europejska będzie miała teraz kolejny pakt z Mercosurem. Okay. Nie, jakiś trzeba będzie fajny tytuł dać ostatniego odcinka. Okej, okay, zajmijcie się tymi... O, zimno to jest połączenie. Okej. Okay. Tutaj mają jakieś ciśniny, a my... O, to się desantują Koreańczycy. Okej, okay, jak to wygląda? W sumie dawno mogliśmy to w sumie zdesantować się, dlatego że wydaje mi się, że moglibyśmy robić po prostu island hopping, ale już nie będziemy jakoś na tym biadoli, że można było dawno temu ich właśnie skapitulować. Okej, okay, mamy to, więc czas na rozdzielenie łupów. Więc tak, zacznijmy od... aneksji może lepiej. Bo wydaje mi się, że jakbyśmy poszli od papetowania, to by było źle by się działo. Dobra, więc... Boom. I wszystko jest. W ogóle jeszcze jedno państwo zostało, nie wiem czy widzieliście przed chwilą. Albo jeszcze dwa, jakby policzyć północny Cypr. Więc tak, San Marino, Monaco... Watykan, o to przez Watykan się rozpoczęła ta wojna. Dobra, wszystko poszło. Więc Brazylia. Co to jest? Kajmany, chyba to jest tak to się nazywa po polsku. Tak mi się wydaje. Dobra, kolejne. Omorian, nawet nie wiem co to jest. Dobra, to co przed chwilą zniszczyliśmy. Guadalupe. To jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Madagaskar. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. O, to jest... To jest coś śmiesznego z Madagaskarem, okej. Okay. Wiecie gdzie jest Madagaskar? Kurde, nie mogę... O, tutaj. Okej. Okay. Reszty Madagaskaru. Nie wiem co to jest, ale wygląda śmiesznie. Okej, okay, gdzie to jest?
Nie wiem, gdzie są te wyspy. Zapewne jakieś jedna z tych. Dobra, i zostały nam jak zwykle jakieś takie wyspy, które nie mają korów, więc my je przyjmiemy. Tak, posiadamy dosłownie tutaj mnóstwo wysp. Okej, tak. I tak, zakończyły się wojny, jej. Mamy wreszcie Polskę. O, ci dlaczego są w naszej frakcji? Przecież nawet ich pani byli przeciwko nas. Okej. Może być. Dobra. Więc tak, Pakt Szanghajski jest największą frakcją na świecie. Mamy tutaj Armenię i Arzack jako ostatnia frakcja rosyjska. My tutaj mamy oczywiście Donalda Tuska z Zjednoczoną Unią Europejską. Co tam jeszcze mamy? NATO. NATO jeszcze zostało w Kenii i w Rodezji, czy Zimbabwe w sumie. Dlaczego Rodezja miało być? Mamy jeszcze coś z Egiptem. Aha. Chyba G8 mamy tam. Coś jeszcze mamy? Nie, to wszystko. Tutaj mam front, nam został po tej tamtej wojnie. Więc tak, pokonaliśmy wszystkich naszych wrogów. Nie mamy... Znaczy się jeszcze mamy tutaj do pokonania, ale po prostu zaneksujemy to. Set owner pole. Ok. I jeszcze to set owner pole. No, tam zostały te dywizje, ale nie będzie jakiegoś większego problemu. Więc tak, jeszcze możemy sobie przyjąć Czeczenię, więc tyle. A tutaj, gdybym pamiętał, jak się nazywa Gruzja, to bym oddał im to. Ale tak, tak wygląda Zjednoczona Europa. Jedna Unia Europejska władająca całą Europą. Zrobił to oczywiście nasz złoty chłopiec Donald Tusk. I wcale to nie było tak, że dokonaliśmy wielkich ludobójstw oraz Kabul jest... Okej. Okay. To może naprawimy. Okej. Okay. Aż dziwne, że to zostało, bo wydawało mi się, że wszystko przeklikałem odpowiednio. Więc tak, wszyscy są szczęśliwi, państwa, które nam zagrażały, już w większości nie istnieją. Mamy Polską Amerykę z Barackiem Obamą, tak, pierwszy Polak, tak, najbardziej polski Polak. Co mogę powiedzieć? No, jedyne co mogę powiedzieć to, że ta seria długo się trwała i na samym końcu już ona była taka, że w sumie te wojny nie były jakieś takie mega trudne, tylko były czasowe, na przykład tutaj w Chinach. Mod jest zawsze fajny do pogrania, to nie jest coś takiego, że polecam mod, bo tu jest super fajny i w ogóle to jest po prostu coś takiego, że chcecie współczesność, chcecie wojen, zagrajcie w ten mod. To jest ten mod, który możecie sobie odwzorować, nie wiem, drugą RP, albo Rzeczpospolitą, albo dosłownie pokonać Ukrainę, później iść na Rosję i wygracie to. Tak, tak się da. Więc oczywiście mod nie jest jakiś taki mega... na przykład surowce ma niezbalansowane. To nie jest tak, że nie jest zbalansowane, bo przecież mieliśmy tą OP ścieżkę. Ale chodzi o to, że po prostu część rzeczy nie jest taka, żeby później produkcja była fajna, bo gumy po prostu nie ma i nie było w ogóle na świecie. Jakby teraz popatrzeć sobie na handel gumą, to tak, no Brazylia nam została, ale tak ogólnie no to tej gumy nie jest na świecie w ogóle. Trzeba by było zapewne budować te, właśnie te rzeczy. Tylko że w sumie też tak bardzo mi nie było potrzebne tego. W sumie jeżeli chyba popatrzę sobie na zasoby... Ja w Polsce trochę tego pobudowałem, więc trochę gumy miałem, ale jak sami widzicie, ja po prostu całej Europie dałem drogi i do tej pory jeszcze nie wybudował wszystko, bo tak długo to trwa. Więc tak, no polecam ogólnie tego submoda, żeby zagrać Polską, jest dużo ścieżek, to drzewko zagraniczne, ono jest różni się
nieco od jaką ścieżkę pójdziecie, ale to jest ogólnie takie podstawowe drzewko. No i tutaj macie też trochę decyzji można podjąć. Z tego co można naliczyć, raz, dwa, trzy, cztery, cztery ścieżki. Więc nawet spoko, tylko wiadomo, że większość tych ścieżek to jest to samo, czyli walczymy z całym światem oraz... What? Nie widziałem tego, wow. Tak, to wcale nie jest tak, że my jesteśmy frakcji z wami. Więc myślę, że na tym zakończę. Widzimy się w kolejnych seriach i ja już tak niektóre sobie poplanowałem, co następnego robić. Więc to było wszystko. No to cześć.